Mimo iż giełda papierów wartościowych w Warszawie działa zaledwie od 1991 roku, to sam obrót papierami wartościowymi na naszych terenach ma dużo dłuższą historię i sięga początków XIX wieku. Nie jest ona związana z czasami Rzeczypospolitej obojga narodów, gdyż państwo to nie było zainteresowane tego typu rozwiązaniami, i zaledwie pod koniec jej istnienia widzimy wzmożone działania społeczeństwa i tworzenie się na większą skalę mechanizmów gospodarczych, takich jak spółki handlowe czy domy handlowe. Dopiero czasy Królestwa Polskiego, będącego składową Imperium Rosyjskiego, przynoszą znaczące zmiany w tej materii, ale zacznijmy od początku. Początki giełd w Europie sięgają XVI wieku. Jednak samo słowo giełda prawdopodobnie pochodzi z początków XIV wieku z Belgii i oznaczało miejsce spotkań kupców, w którym mogli zawierać transakcje kupna i sprzedaży oraz wymieniać pieniądze. Pierwszą międzynarodową giełdą z prawdziwego zdarzenia była giełda Wanferpi, która swoje działania zapoczątkowała w 1515 roku. W przeciągu 15 lat tak się rozrosła, że musiała się przenieść do większego budynku. Głównym towarem, jakim obracano, były zboże oraz weksle. Jej roczny obrót już w połowie XVI wieku wynosił około 40 milionów dukatów. Abyśmy mogli zobaczyć, jaka to była kwota, to warto wspomnieć, że urzędnik państwowy średniego szczebla w Polsce w tym czasie zarabiał rocznie między 7 a 20 dukatów, a za jednego dukata można było kupić dla jednej osoby chleb aż na cały rok. Zatem widzimy, jaka to była skala obrotu. Natomiast pierwszą giełdą papierów wartościowych była ta Vandwerfi w 1611 roku i miała ona ścisły związek z wyemitowaniem akcji przez holenderskie kompanie wschodnio i zachodnioindyjskie, które miały ogromny wpływ na wzrost zainteresowania i upowszechnienie się obrotu papierami wartościowymi w Niderlandach. Powodzenie, jakimi cieszyły się giełdy niderlandzkie, spowodowało ekspansję tego pomysłu na inne kraje Europy. W roku 1566 Sir Thomas Gresham założył giełdę w Londynie, nazywając ją Exchange, a w roku 1571 królowa Anglii Elżbieta I nadała jej przywileje, zmieniając jednocześnie nazwę na The Royal Exchange. Co ciekawe, Gresham jest wraz z Kopernikiem, twórcą podstaw teorii prawa Kopernik-Gresham. O lepszym i gorszym pieniądzu. Temat ciekawy, i niebawem też o nim postaram się coś opowiedzieć. W Londynie giełda zaczęła święcić triumfy, i już w 1760 roku na jej fundamentach została powołana The London Stock Exchange, która dzisiaj jest jedną z największych giełd na świecie. Jednym z fundamentów Stanów Zjednoczonych był wolny rynek, zatem i w tym młodym kraju nie mogło zabraknąć tak ważnego dla gospodarki elementu, jakim jest giełda. Została ona powołana w 1790 roku w Filadelfii, a już w 1792 roku utworzono tę najbardziej znaną i największą w Nowym Jorku na Wall Street. Na ziemiach polskich giełda papierów wartościowych powstała dość późno, a jej powołanie związane jest z Królestwem Polskim jako częścią składową Imperium Rosyjskiego. Słowo giełda prawdopodobnie pochodzi od słowa gilda, czyli karczma miejsca, w którym spotykali się miejscy kupcy w celu omówienia transakcji. Drugą wersją jest ta mówiąca, że pochodzi od słowa gildia, czyli bractwa kupieckiego, miejsca, w którym zrzeszali się i spotykali kupcy. Tutaj też warto wspomnieć, że w 1757 roku w Warszawie powstała pierwsza giełda pieniężna, gdzie kupcy spotykali się dwa razy w tygodniu w ratuszu staromiejskim, by załatwić sprawy bankierskie i handlowe. W początkach XIX wieku, na mocy decyzji księcia namiestnika królewskiego Józefa Zajączka, w imieniu cara Aleksandra I, 12 kwietnia 1817 roku, wydano rozporządzenie o zaprowadzeniu giełdy w Warszawie. Jej inauguracyjne otwarcie odbyło się w Pałacu Saskim 12 maja 1817 roku, inicjując tym samym pierwszą giełdę papierów wartościowych na ziemiach polskich, zwaną Giełdą Kupiecką. Organem odpowiedzialnym za organizację notowań byli tzw. starsi giełdy, a nadzór nad nią sprawował prezydent Municipalności i Policji Miasta Stołecznego Warszawy. Z racji tego, że giełda nie miała osobowości prawnej, bieżące jej wydatki pokrywano ze środków tzw. skrzynki kupieckiej w kasie miejskiej. Dopiero po podpisaniu przez Cara Mikołaja I dekretu królewskiego z dnia 29 stycznia 1828 roku o ustanowieniu Banku Polskiego jako Banku Państwowego, obowiązki te przejął prezes Banku Polskiego. Pierwsza sesja odbyła się już 16 maja, a sama giełda była otwarta codziennie od godziny 12 do 13. Jednak publikacja kursów wekslowych odbywała się w poniedziałki i czwartki, a ceny towarów ogłaszano w środy. Giełda kupiecka miała bowiem charakter giełdy towarowo-pieniężnej. Początkowo mianowano sześciu maklerów, a w czerwcu 1828 roku ich liczba wzrosła do 12. Jednak uczestnicy mogli zawierać transakcje bezpośrednio ze sobą, bez ich udziału. Pierwszym publicznym papierem wartościowym notowanym na giełdzie warszawskiej były listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które pojawiły się 23 października 1826 roku i pozostawały jedynym walorem aż do 1828 roku. Natomiast pierwsze akcje na kolej żelazną na Wiedeń pojawiły się w kwietniu 1840 roku. Niestety, wydarzenia polityczne, jakie miały miejsce na ziemiach królestwa, czyli powstanie listopadowe, wstrzymały działalność giełdy. Po uspokojeniu nastrojów, giełda wystartowała i od nowa musiała budować swoją pozycję. Na przełomie lat 60. i 70., po przemianach gospodarczych, jakie wprowadziło uwłaszczenie chłopów, królestwo polskie, przenosząc środek ciężkości z rolnictwa szlacheckiego na przemysł, wkroczyło w fazę szybkiego rozwoju gospodarczego. Taki obrót spraw spowodował, Iż znaczenie giełdy zaczęło rosnąć. W drugiej połowie XIX wieku zaczyna być widoczna przewaga w obrocie akcjami nad wekslami. Kursy akcji zaczynają być ustalane codziennie, a weksle nadal notowane są dwa razy w tygodniu. Efekty powstania styczniowego, poza zmianami strukturalnymi, wymusiły też zmiany kierunków handlowych. Do tej pory królestwo głównie handlowało z Zachodem, a po powstaniu zaczynają dominować kontakty handlowe z Rosją. Położenie geograficzne na zworniku wschodu z zachodem spowodowało, że Warszawa stała się łącznikiem handlu pomiędzy zachodem i wschodem, co przyczyniło się do znacznego wzrostu zainteresowania między, między innymi walorami kolejowymi. Coraz bardziej pędzący do przodu świat powodował, że zasady z początku XIX wieku, na których opierała się giełda, stawały się przestarzałe. Rada Starszych Giełdy we wrześniu 1871 roku przedstawiła nowy projekt giełdy, który został zaaprobowany 24 października 1872 roku przez cara Aleksandra II. Od tej pory przestała działać giełda kupiecka, a jej miejsce 2 stycznia 1873 roku zajęła giełda warszawska. Zmieniła ona swój charakter z instytucjonalnego na korporacyjny posiadając przy tym niezależnie od kasy miejskiej źródło finansowania oraz znaczną autonomię. Ustanowiono dwa wewnętrzne organy władzy – Zgromadzenie Giełdowe Miasta Warszawy oraz Komitet Giełdowy, a bezpośrednim zwierzchnikiem stawał się Naczelnik Guberni. Dodatkowo 1 września 1877 roku giełda zyskała nową siedzibę w gmachu przy ulicy Królewskiej, gdzie funkcjonowała aż do I wojny światowej. Komitet giełdowy zarządzał bezpośrednio bieżącymi sprawami giełdy oraz reprezentował interesy miejscowego handlu i przemysłu. W tym pierwszym wypadku zajmował się prowadzeniem spraw administracyjnych i zarządzał funduszami giełdy. Zwoływał posiedzenia giełdowe i czuwał nad ich przebiegiem. Miał też charakter sądu polubownego: przeprowadzał egzaminy dla kandydatów na urząd maklera oraz ogłaszał na giełdzie informacje dotyczące handlu i kursów pieniężnych. W drugim przypadku jego zadaniem było popieranie i rozwijanie handlu i przemysłu. Przedkładał rządowi opinie i własne propozycje w sprawach przemysłu i handlu. Co ciekawe, komitet miał obowiązek rozpatrywania wszelkich pomysłów służących dobru handlu i przemysłu, a gdy taki projekt został zgłoszony przez przynajmniej trzy firmy z handlowe, to w razie przyjęcia propozycji podejmował działania w celu ich wcielenia w życie. Zadania te były realizowane pieczołowicie i komitet stał się rzeczywistym reprezentantem interesów kół przemysłowych i handlowych w Królestwie Polskim. Giełda miała charakter otwarty, a uczestnicy byli zobowiązani do uiszczenia opłaty mającej na celu utrzymanie giełdy. W transakcjach pośredniczyli maklerzy, których mogło być maksymalnie 20. Początek XX wieku przyniósł sporo zawirowań politycznych, takich jak strajki i rewolucje, co odbiło się znacznie na gospodarce, załamując tym samym trwającą długo hossę. Giełda w takim stanie funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej i w 1914 roku, 4 sierpnia, została oficjalnie zamknięta. Mimo tego nadal odbywał się handel, a transakcje były zawierane pomiędzy członkami zgromadzenia kupieckiego. Trzeba przyznać, że giełda stała się ważnym elementem przeobrażeń gospodarczych na terenie królestwa, czego wynikiem była industrializacja, zwiększający się obrót handlowy i kumulacja kapitału potrzebna do ważnych inwestycji. Co ciekawe, pod zaborami obrót papierami nie odbywał się tylko na warszawskim parkiecie. Transakcje zawierano również w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie, lecz nie miały one tak istotnego znaczenia dla przeobrażeń i rozwoju gospodarczego jak giełda warszawska. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1920 roku rozpoczęto pracę nad powołaniem giełdy. Głównym inicjatorem był oczywiście znany nam już Komitet Giełdowy, współpracujący z Izbą Przemysłowo-Handlową. Efektem tych działań było przyjęcie przez Sejm 20 stycznia 1921 roku ustawy o organizacji giełd w Polsce. Co ciekawe, giełda warszawska swoje notowanie rozpoczęła już 2 stycznia, wyprzedzając porządek prawny. Komitet giełdowy został zastąpiony przez Radę Giełdy, a władzę zwierzchnią sprawował minister skarbu dla giełdy pieniężnej oraz minister przemysłu i handlu dla giełdy towarowej. Warto też tutaj wspomnieć, że przyjęta ustawa rozróżniała giełdę towarową i pieniężną. Giełda w Warszawie od tego momentu stała się giełdą pieniężną. Co ważne, giełdy we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi zaczęły również działać i miały charakter giełdy pieniężnej. A w 1921 roku powołano do życia również giełdę w Wilnie. Oczywiście największą giełdą była ta warszawska, która skupiała 90% transakcji papierami wartościowymi z terenu Polski. Nowe prawo wprowadzało przymus maklerski, i bez udziału maklera nie można było już zawierać transakcji, którzy byli teraz zatwierdzani przez ministra skarbu. Podstawowym ich zadaniem było pośredniczenie w transakcjach giełdowych i stwierdzanie ich zawierania. Ich działania były obwarowane prawnie, i za działanie niezgodne z prawem i nieetyczne makler odpowiadał przed komisją dyscyplinarną. Postępująca globalizacja. I coraz to większe łączenie się rynków światowych w jeden połączony organizm spowodowały, że zawirowania gospodarcze w świecie wpływały też na parkiet w Warszawie. 1929 rok był początkiem tak wielkiego kryzysu, który został zapoczątkowany w USA. Gospodarcze tąpnięcie za oceanem odcisnęło swoje piętno na warszawskiej giełdzie. Jeszcze w tym samym roku Obroty spadły z 876 milionów złotych zeszłego roku do 550 w tym roku, a obroty dewizami z 725 do 455 milionów złotych. Dopiero 1934 rok przyniósł poprawę w sytuacji, ale tylko na obrocie akcjami, obligacjami i listami zastawnymi. Handel dewizami nadal był w odwrocie i systematycznie malał. W 1938 roku na parkiecie warszawskim notowanych było 130 papierów wartościowych. Powolny wzrost gospodarczy po wielkim kryzysie niestety przerwał wybuch II wojny światowej. Z dniem 1 września notowania zostały zawieszone, a po zakończeniu wojny nowa sytuacja geopolityczna, w której znalazła się Polska, nie sprzyjała rynkom kapitałowym. Co prawda, w powojennej Polsce dopuszczono działanie giełd towarowych, ale ich żywot też nie trwał długo. Dopiero upadek żelaznej kurtyny i kolejne przetasowanie geopolityczne w tej części świata spowodowały, że w Polsce odżył ponowny pomysł powołania giełdy. Przy znacznej pomocy Francji giełda papierów wartościowych w Warszawie została powołana 12 kwietnia 1991 roku na mocy aktu założycielskiego podpisanego przez Janusza Lewandowskiego, ówczesnego ministra przekształceń własnościowych oraz Leszka Balcerowicza, ówczesnego ministra finansów reprezentujących skarb państwa. Inauguracyjna sesja odbyła się 16 kwietnia 1991 roku i podczas debiutu notowane było 5 spółek: Exbud, Kable, Krosno, Pruchnik i Tonsil. Obrót sięgnął kwoty 19 900 ,000, 000 zł, czyli po denominacji 1990 zł, co odpowiadało kwocie 2000 dolarów. Wprowadzającym na giełdę spółki był skarb państwa, gdyż ówczesny rząd wybrał taką formę prywatyzacji poprzez giełdę. Historia giełdy papierów wartościowych na ziemiach Polski sięga XIX wieku i mimo prawie 50-letniej przerwy jej tradycje są na tyle silne, że dzisiejszy parkiet w Warszawie chętnie odwołuje się do tradycji i osiągnięć wcześniejszych giełd. Pokazuje również, jak ważne i potrzebne dla rozwoju gospodarczego kraju jest jej funkcjonowanie. A Ty co myślisz na ten temat? Jak oceniasz wkład giełdy w rozwój gospodarczy kraju i czy uważasz to za ważny jego czynnik? Chętnie poznam Twoją opinię, dlatego proszę, napisz swój komentarz pod tym filmem. Zapraszam Cię również do obejrzenia filmu, w którym omówiłem pierwszy kryzys finansowy spowodowany drukiem pieniądza bez pokrycia. Kliknij ekran końcowy i zostaniesz przekierowany do filmu, a ja już się z Tobą żegnam i dziękuję za Twoje wsparcie.